Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Numerologicznych Światach Jacji. Dzisiaj porozmawiamy o dopasowanych numerologicznie. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić Wam wibracje 2 z resztą tutaj numerologicznych osób, które drogę życia noszą 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Prosiliście mnie o ten film już jakiś czas temu, zatem też on się tu realizuje. Już pierwsza część z tejże serii powinna być już na kanale i do Waszej dyspozycji, czyli numerologiczna 1 i reszta wibracji, czy która wibracja najlepiej pasuje do numerologicznej jedynki, która nie bardzo, co możecie zrobić, żeby poprawiać jakość swojego funkcjonowania wspólnie. Zatem tak, dzisiaj numerologiczna dwójeczka. Zanim zacznę, chciałabym Wam powiedzieć, że ja łączę tarota z numerologią. Wiele osób się nie zgadza jakby z tą informacją, że tak się da, że tak jest to możliwe. Dlaczego uważam, że jest to możliwe? No dlatego, że pewne zasady, reguły są sztywne, ustanowione. Co to oznacza? Wielokrotnie, gdy właśnie jest informacja, że łączy się tarota z numerologią, jest zarzut, a odnośnie tego, że to jest w ogóle niemożliwe, bo sprawiedliwość i moc są ze sobą w różnych taliach pomieszane, jak to jest możliwe, żeby sztywno dopasować do numerologii? A noż idzie to zrobić, bo jest odgórnie wiadomo, jaka karta jest przypisana w którym miejscu w odniesieniu numerologicznym. Czyli pozycja na 8 jest to zawsze sprawiedliwość, a na 11 jest to moc. Jest to sztywno przypisane. Nawet z jedną osobą ze sfery ezoteryki miałam na ten temat, nazwijmy to, pogadankę, czy też wystosowałam właśnie taką informację i gdzieś tam też się do tego odniosłam i stwierdziłam, że warto też o tym wspomnieć. Być może ktoś z Was również gdzieś tam podziela to zdanie, czyli neguje połączenie numerologii z tarotem, że to jest niemożliwe do połączenia, że to jest nie do końca właściwe. W moim osobistym doświadczeniu i z informacji, które uzyskuję łącząc tarota z numerologią, da się, jest to możliwe, ale tak jak już wspomniałam, nadmieniłam wcześniej, 8, karta na pozycji 8 jest to zawsze sprawiedliwość, a pozycja 11 jest to moc i stąd wiemy, że możemy. Myślę, że tyle tytułem wstępu, tyle tytułem informacyjnych. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Jestem tarocistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się właśnie numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Rozejrzyjcie się bardzo proszę na kanale, bo nie tylko numerologię, również horoskopy, nauka tarota. Również mamy tutaj rytuały, magię i wiele, wiele innych playlist, które mogą chcieć Was zainteresować. Tutaj Was odsyłam do proponowanych filmików, które zostały zrealizowane ostatnio przeze mnie, dzięki którym możecie uzyskiwać odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie przez drogę SMS. Również wszystkie informacje są na dole, kontakty, na social media, do których Was zapraszam również do obserwowania. A gdy chcielibyście być na bieżąco i nie przegapić wibracji, która Was być może właśnie interesuje, to możecie jak najbardziej zasubskrybować kanał, wcisnąć dzwoneczek i w tym momencie będziecie na bieżąco z informacjami. Zaglądajcie również tutaj na kartę społeczność, gdzie tam również daję Wam małe zapowiedzi troszkę wcześniej. No dobrze, co by nie przedłużać, zaczynamy. Numerologiczna dwójka z jedynką. W tarocie 2 to jest kapłanka, 1 to jest mag. Czyli jakże istnieje magiczna wibracja się tutaj ze sobą tworzy, czy też magia się tutaj rysuje. W wyniku mamy cesarzową, czyli jest to wibracja, która w moim osobistym przekonaniu ma prawo jestestwa. Możliwe, że właśnie pasują do siebie, bo mogą tworzyć coś trwałego, coś, co będzie się rodziło na zasadzie
takiej wspólnoty i powiększania statusu właśnie rodzinnego. Mam wrażenie, że tych dwoje się zrozumie, że jedno będzie tutaj zatrzymywało te aspekty. Jedynka jest bardzo taka porywcza, ambitna, dwójka raczej idzie w układ współpracy, ale też i poświęcania. Zatem dwójka będzie potrafiła z czegoś zrezygnować dla jedynki, a jedynka będzie ciągnąć do przodu dwójkę i myślę, że się będą tak ze sobą tutaj uzupełniali, tworząc cesarzową, a cesarzowa jest to również aspekt matki, zatem jak najbardziej jest to możliwe, aby ta wibracja pasowała do siebie. Idąc dalej, numerologiczna dwójka z dwójką, kapłanka z kapłanką. I tutaj, moi drodzy, to połączenie daje nam cesarza. Cesarz jest to stabilizacja, co i owszem, ale też cesarz jest na swoich warunkach, na swoich zasadach. Cesarz bardzo często, gdy mówimy o osobie w związku, jest to osoba zajęta, tak? I tutaj ta dwójka może rysować się tym, czyli kapłanka z kapłanką, czyli dwie dwójki numerologiczne mogą tworzyć taki schemat zamknięty związku. Co to oznacza? To oznacza tyle, że nie każdy będzie miał do nich dostęp. To oznacza tyle, że nie każdy będzie wiedział, co u nich w trawie piszczy. Nie każdy będzie mógł wejść do nich do domu. Również będą bardzo skrupulatnie sobie dobierali wspólne towarzystwo. I to jak najbardziej jest relacja możliwa do tworzenia, ale na własnych warunkach. Tych dwoje bardzo często będą mieli swoje własne dziwactwa, swój własny język, gdzie z zewnątrz niekoniecznie będą rozumiani. Nie należy im przeszkadzać, jeśli nie robią sobie krzywdy, zamknęli się w swoich, nazwijmy to, sygnałach, w swoich czterech tak zwanych ścianach, widać im, tak jest dobrze i nie nam oceniać, że powinni się tu otwierać. Idąc dalej, dwójka z trójką, czyli kapłanka z cesarzową. Jak to się mówi, dwie kobiety tutaj bardzo często tworzą też zgrzyty w historiach właśnie emocjonalnych, ale też i zawodowych. Też jest takie stwierdzenie, że łatwiej się dogadać z mężczyzną niż z kobietą, kobieta z kobiecie, tak, tutaj. Coś w tym jest, choć nie zawsze, bo nie możemy wszystkich wrzucać do jednego wora, bo to nie tędy droga, ale tu mamy efekt, który daje nam kapłana, a kapłana jest to na wpół dostępne. Może być ciekawie, może być magicznie nawet, ale nie jest to relacja, która spełni się na zawsze. Dwójka z trójką, czyli kapłanka z cesarzową, mogą sobie wzajemnie coś dać, ale do pewnego momentu, a później to zostanie rozproszone. Może być też taki efekt wow, na zasadzie ojej, ja szkoda, że Cię nie poznałem, nie poznałam wcześniej, dosłownie, tak jakbyście czytali ze swoich myśli, patrzycie na jedną, drugą osobę i ojej, my myślimy tak samo, to z tym samym się interesujemy, te same mamy tutaj, nazwijmy to, zachowania w pewnych historiach, zatem jest efekt wow, a jest takie wow na początku, wielkie boom niestety na końcu. Bardzo często z tego połączenia się takie rysują tutaj historie i jeżeli jest to relacja, która będzie akceptowana, że w 100% nie będziemy dla siebie, to się będzie tworzyło. Jeśli nie, no to niestety nie. No to idąc dalej, dwójka z czwórką, czyli kapłanka i cesarz. Kapłanka może zbyt mocno tak naprawdę poświęcać siebie w stosunku do cesarza, tak? Czyli dwójka w stosunku do czwórki. Jest to wibracja, która ogólnie rzecz ujmując jest nazwana rodzinną, czyli szóstkowa wibracja rodzinna. W moim przekonaniu i na te dzisiejsze czasy nie do końca jest to tak. Dlaczego? No dlatego, że co i owszem, tych dwoje stworzy rodzinę, ale bardzo często szóstkowe wibracje, nawet te osoby, które noszą wibrację 6 jako drogę życia, tworzą związki, które dają wspólnotę 6, bardzo często są to związki, które tworzą rodzinę na nawet 10-15 lat, tworzą i budują rodzinę i posiadają dzieci
i po pewnym czasie zaczyna się coś psuć. W momencie pojawienia się dzieci, tak naprawdę każdy zaczyna szukać czegoś innego, bo kapłanka zbyt mocno się poświęca, a cesarz, czyli ta czwóreczka, jest tak jakby zajęta swoimi sprawami, że nie ma czasu na to, co się dzieje wokół, i tutaj jedna ze stron czuje się pokrzywdzona, bo zostałam ze wszystkim sama. I nawet gdy tą kapłanką, czy też dwójką numerologiczną jest mężczyzna, a kobieta jest czwóreczką, to bardzo często jest to kobieta, która też stawia na swoją niezależność, a mężczyzna w postaci dwójki nie do końca będzie potrafił to, nazwijmy to, dźwignąć. Nie mówię, że wszyscy, ale w większości tak to właśnie bywa. Zatem szósteczka, czy dwójka z czwórką do siebie pasują? Można by rzec, że tak, o ile później gdzieś tam nie pobłądzą, bo szósteczka, tak jak mówię, daje wibracje rodziny, ale bardzo często tworzymy coś wspólnie, czyli wydajemy na świat cud, dzieci, a później każda może chcieć zmierzać w swoją stronę. I kolejna wibracja, dwójka z piątką, czyli kapłanka i kapłan. Są to wibracje bardzo magiczne, ale też i bardzo takie intensywne. I kapłanka ma swoje dwa tajemnice i kapłan również. Wibracja 7, rydwan. Rydwan, jak to moja koleżanka po fachu mawiała i sobie bardzo mocno utwierdziłam te słowa. Rydwan to są dwa konie, każdy ciągnie w swoją stronę. Zatem tak, tych dwoje nie stworzy ze sobą czegoś na zawsze, mogą być obok siebie, czy też w jakiś tam sposób sobie towarzyszyć, ale według mojej tutaj wiedzy, to ta wibracja 7 jest trudną do utrzymania. Może być tak zwane też włoskie małżeństwo, czyli bardzo intensywnie się kłócą, być może rzucają talerzami i też bardzo intensywnie się godzą, ale finalnie może dojść właśnie do tego rozłamu, że każdy pójdzie w swoją stronę. Idąc dalej, dwójka z szóstką, czyli kapłanka z kochankami, daje wibrację 8. Wibracja 8, moi drodzy, jest to, jak już wcześniej zaznaczyłam, sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi o różnych kontraktach, paktach, ale też i sprawiedliwości, czyli rozliczaniu się. I teraz tak, wibracja kapłanki z kochankami, to jest wibracja, która mówi o wzajemnej również współpracy, i ta wibracja może się realizować, ale na wspólnych, wcześniej określonych zasadach. Czasem, gdy dwoje tworząc tutaj coś wspólnie, czyli jakieś aspekty biznesowe, gdy ich łączą, to poprzez ten pryzmat mogą chcieć tutaj układać sobie również życie osobiste, czyli współpracując razem, przy okazji gdzieś tam nam się układa w życiu. Tak to może się tutaj rysować. Szósteczka tutaj, czyli ta wibracja kochanków, może za bardzo na pewne rzeczy naciskać, może za bardzo chcieć, i dwójka również poprzez właśnie swoje, nazwijmy to, poświęcenie, może uznawać, że to za dużo chce, i gdzieś tam mogą pojawiać się jakieś spięcia, zgrzyty, ale tak jak mówiłam, dwójka z szóstką mogą tworzyć wspólne gospodarstwo domowe, ale pomoże im w tym, jeżeli będą coś tworzyć wspólnie. Nie zawsze jest to biznes, ale na przykład jest historia taka, że ktoś prowadzi wspólnie biznes, ale on robi jakby swoją część w tym biznesie, a ona swoją część w biznesie, czy też dwoje, którzy się łączą, bo przypominam, tutaj związkowo łączymy się nie tylko w ten tradycyjny sposób, ale i również tutaj mamy inne możliwości, inne opcje, do nich też to adresuję. Coś wspólnego, gdy łączy Was być może jakaś wspólna pasja, to ta relacja ma szansę przetrwać i tworzyć coś spójnego. Idąc dalej, dwójka z siódemką, czyli kapłanka z rydwanem, daje wibrację 9. 9 to jest wibracja wolnego związku. Jeżeli tych dwoje chce towarzyszyć sobie wzajemnie gdzieś przez życie, to może to być na zasadzie wolność Tomku w swoim domku. Troszkę brutalne, ale niestety prawdziwe. Co to oznacza? Wibracja 9 może wnosić nawet z połączeniem dwójki właśnie z rydwanem,
może mówić o tym, że jest to relacja tak zwana dochodząca, czyli jesteśmy razem, a jednak osobno. Każdy robi swoje, nie przeszkadzamy sobie. Czasem dochodzi nawet do tego, że tych dwoje mieszka osobno, a wspólnie jadą na wakacje, na jakieś imprezy okolicznościowe, rodzinne, wspólne święta itd., itd., ale nie przeszkadzają sobie w już ułożonym jakby tutaj domu, bo na przykład pani, która jest niezależną osobą, nie chce, żeby gdzieś tam się ktoś pląta jej po domu, i mężczyzna, który ma jakieś pewne nawyki, nie do końca chce i nie potrafi się pogodzić z tym, że ktoś mu coś nakazuje. Zatem tak to też się może rysować. Zatem dwójka z siódemką, jeśli związek, to według numerologii i no pustelnik, tak? Pustelnik to jest osoba, która potrzebuje czasu, przemyśleń, kontemplacji, która potrzebuje tej swobody wewnętrznej i swojej przestrzeni. I ta relacja będzie miała prawo bytu, gdy pozwolimy na to, żeby druga miała swój własny świat, swoje miejsce, jak to mówi się, swój kawałek podłogi. I wibracja kolejna, dwójka z ósemką, tak? Czyli kapłanka ze sprawiedliwością. I tajemnica i sprawiedliwość, poświęcenie i też aspekt tego, tej skrupulatności, tej koło fortuny. Koło fortuny bardzo często mówi o tym, że ta relacja będzie, że ta relacja może być chwiejna emocjonalnie, takie koło fortuny. Bardzo często ta wibracja może powodować, że jedno z Was czuje, że oszaleje w tej relacji, że ja czegoś nie rozumiem. Mnie takie tutaj rozterki uczuciowe, ale też i sinusoida uczuć dotyka, że ja nie wiem, czy nie zwariowałem, nie zwariowałam, ja chyba zaraz oszaleję. Może coś takiego towarzyszyć, ale nie mówię, że wszyscy tak mają. Jest to wibracja koło fortuny, ale gdybyśmy to skrócili do jedynki, jest to to, że ambicja jednej ze stron może spalać ten związek. Zatem też proszę zwróćcie na to uwagę. Zatem ta wibracja może mieć trudność w składaniu się w całość. Idąc dalej, kapłanka i pustelnik. Jakże też takie samotne, można by rzec, wibracje tworzą wibrację 11, czyli mistrzowską. 11, moi drodzy, to jest jedynka obok jedynki. Każdy również gdzieś tam tworzy swoją tutaj historię i przy tej zwłaszcza wibracji są to osoby, które idą bardzo często tak zwane dwa domy. I przy tej, podobnie jak przy dziewiątce, bo dziewiątka, tak jak już mówiłam, trzeba mieć swój kawałek podłogi. Również dochodzi do tego, że nie mieszkają ze sobą, a przy jedenastce jest tak zazwyczaj, że te jedenastkowe mają swoje własne domy, na przykład gdyby się zdarzyło, że mieszkają wspólnie ze sobą, to ten drugi dom jest niesprzedawany, czy też mieszkanie, tylko wynajęte w razie czego, żeby miała gdzie uciec. Takie zachowanie swojej przestrzeni na zaś. Jedenastka również, jest to wibracja, która mówi, idziemy obok siebie, towarzyszymy sobie, ale nie robimy tego na zasadzie spójności. Jest to jedna z trudniejszych wibracji związkowych. 11 generalnie jest to wibracja, która mówi o tym, że gdzieś tam nasze drogi nie połączyły się tak zupełnie, no jedynka obok jedynki, idziemy co prawda obok siebie, ale nie umiemy się zespoić tutaj. I jedynkę, gdybyśmy, jedenastkę, to jest też karta mocy, tak, czyli tutaj każdy będzie chciał przeforsować swoją rację. I z racji tego również może gdzieś tam mylnie to być interpretowane, bo karta mocy, pamiętajmy o tym, to jest karta siły, a karta siły ma swoją mądrość i jeżeli nie forsujemy, a robimy coś z mądrością, z doświadczeniem i nie na siłę, to możemy wspólnie funkcjonować. Ale trzeba uszanować to, co druga osoba wnosi do tej relacji, bo na początku można wiedzieć, czy ta osoba będzie gotowa na to, żeby wchodzić w to na 100%, czy też nie. Dwójka z dziewiątką, czyli kapłanka i pustelnik. Pustelnik bardzo często potrzebuje takiego właśnie wewnętrznego
poszukanie siebie. Dwójka bardzo często też poświęca się wobec drugiej osoby, ale również jedenastka bardzo często w numerologii jest wpisana tym, że poświęciłam swoje życie dla ciebie, oddałam swoją karierę, żeby stworzyć z tobą rodzinę. I tutaj to poświęcenie, które się rysuje z jednej strony nie może być, a tutaj ma być wzajemne zrozumienie, aby mogło się to tworzyć. Jedenastka również to jest życie na dwa domy, tak jak mówiłam, bardzo często tu, w tym przypadku zwłaszcza, są te rozdzielne domy. Bardzo często również jest tak, że w tej relacji może trafiać się ktoś na doczepkę, czyli jedna ze stron tworzy podwójne życie. Nie zawsze tak jest i nie chciałabym, żebyście ci, którzy tworzą właśnie wibrację 11 w związku, nagle podejrzewali partnera, partnerkę o zdradę, bo to nie o to chodzi. Na dwa domy to ma różnego rodzaju znamiona. Na dwa domy, na przykład, gdy ktoś jest z domu dziecka i tworzy rodzinę, może czuć się w obowiązku pomagania tej drugiej stronie. Może gdzieś tam również bardzo mocno poświęcać uwagę, czas, pieniądze na to i gdzieś ta historia będzie towarzyszyła. Gdy są osoby gdzieś tam z patologicznych rodzin, które gdzieś tam się wyswobodziły, to też może czuć się w obowiązku pomóc, czy rodzeństwu, czy w zależności jednemu z rodziców, bo nie zawsze tych dwoje jest w cudzysłowie dwóch, tylko na przykład jedna ze stron gdzieś tam krzywdzi całą resztę i idzie na ten drugi dom, tak? Ale to jest bardzo trudna wibracja i bardzo wiele wymaga od osób ją tworzących, aby przepracowywali i nie przerzucali swoich lęków na tą relację, bo to przerzucanie tych lęków może powodować tutaj ten negatyw, który się rysuje. Zatem tak to widzę ja, moi drodzy. Mam nadzieję, że te informacje, które Wam przytoczyłam, pozwolą Wam na przybliżanie tego, czy jesteście dopasowani numerologicznie, czy nie. Dlaczego to warto wiedzieć? Warto wiedzieć, ano z tego powodu, aby wiedzieć, na co się piszemy, czy nam wszechświat pomaga, czy niekoniecznie. I tak jak mówiłam, dwójka z jedynką daje nam tą cesarzową, czyli jest na możliwe tak, dwójka z dwójką, tak, przy zachowaniu, nazwijmy to, swoich indywidualnych tutaj zasad i nie każdy będzie miał dostęp. Dwójka z trójką, wielkie wow i może być wielkie boom. Również tutaj jest taka historia, zwłaszcza dla kobiety w tej relacji, nie może poświęcić siebie na naprawianie drugiej strony. Dwójka z czwórką mogą stworzyć rodzinę. Jeśli gdzieś tam nie będą się ze sobą komunikować, to ta rodzina zostanie stworzona, wydany cud na świat i później każdy może chcieć iść w swoją stronę. Dwójka z piątką niekoniecznie, bo jest to rydwan. Rydwan idzie każdy w swoją stronę, jak już mówiłam. Włoskie małżeństwo, bardzo intensywne, ale niekoniecznie jest to wibracja, która daje możliwość przypasowania. Udaje się tym, którzy znają swoje wady i umieją nad nimi pracować i pracują obie strony. Dwójka z szóstką bardzo mocno pomaga wspólna pasja bądź wspólny biznes, żeby to tworzyło się w całość. Dwójka z siódemką razem, a jednak osobno, możemy tworzyć coś wspólnie, ale również gdzieś tam potrzebujemy swój kawałek podłogi. Dwójka z ósemką właśnie to jest to koło fortuny, które mówi o tym, że możemy mieć bardzo rozchwianą emocjonalnie relację, ale czasem możemy wnioskować, że gdzieś tam gubimy się psychicznie w tej relacji. No i dwójka z dziewiątką, wibracja mistrzowska, jedenastka na dwa domy, wibracja bardzo trudna, ale możliwa do gdzieś tam uklepania, ułagodzenia i jeżeli będziemy potrafili zrozumieć to, że druga strona również gdzieś tam może chcieć uciekać
I nie zawsze tu chodzi o zdradę, o uciekać w inną przestrzeń, tylko taką jego, jego, jej, jej, a to też będziemy potrafili to zrozumieć. Jedenastka, wibracja to też jest obok siebie, pamiętajmy o tym, te dwie jedynki stoją obok siebie i one mogą sobie towarzyszyć na równych zasadach. Jeżeli będzie to zachwiane, to jedna strona nie będzie szanowana i nie będzie czuła się szanowana, a druga strona będzie zbyt mocno i zbyt intensywnie wchodzić na głowę tej. To jest też ważna informacja, myślę. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o te wibracje dwójkowe. Bardzo Was proszę o informacje w komentarzach, jak to jest u Was, czy być może przeszłe relacje jakoś się u Was wibrowały, czy Wam się to tutaj zgadza, czy też niekoniecznie. Jeśli nie, to jak Wam się to wibrowało, bo ja jestem otwarta na Wasze podpowiedzi, wskazówki, sugestie, ze względu na to, że Wasze informacje również pomagają mnie się rozwijać i z tym poprzepracować pewne rzeczy. Bo pamiętajcie o tym, to jak tutaj znaki zodiaku są pewne, słowa kluczowe, które są przypasowane, ale w dobie dzisiejszych czasów i tego, jak się zmienia pęd życia, ale również i sposób patrzenia na człowieka, na większe przyzwolenie na pewne rzeczy, to też nie, dzisiejszy rak, lew, bliźniak i tak dalej nie będzie tym samym rakiem, lwem, co było to lat 20 temu. Pamiętajmy o tym. Tak samo wibracje numerologiczne, które były spisane lat 10 temu, nie zawsze się ma to na dzisiejszy czas. Bardzo wiele pasuje, ale już niestety bądź niestety nie wszystko, w zależności, czy to nam się poprawiło, czy też gdzieś tam pogubiło. Zatem ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy Wasz czas, za zainteresowanie. Jeśli Wam się filmik spodobał, to proszę łapkę w górę. Jeżeli macie tutaj jakieś propozycje również filmików, to bardzo chętnie poczytam tutaj na dole w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo, bardzo. Całuję, pa, pa.